Cześć wszystkim. Dawno mnie tutaj nie było, ale wróciłam dzisiaj z czymś pysznym. Dzisiaj będę przygotowywała deser krówkowy na biszkoptach. Będzie to mega prosty deser jednoporcjowy dla jednej osoby. Chyba, że będziesz chciała lub chciał się z kimś podzielić, no to oczywiście można. I do tego będą banany, także będzie to prosty deser, taki gdy najdzie nas coś słodkiego, a w szafce będziemy mieli zapasową paczkę biszkoptów i budyń, to myślę, że będzie to idealne rozwiązanie. Zapraszam Was do mojej kuchni, odpaliłam już sobie lampę, bo jest już ciemno, już jest ta pora roku, no i zaczynamy gotowanko. Gotowania tego prostego dania potrzebujecie takie naczynko, ja to kupiłam w Dino kiedyś, zmierzę wymiar, na pewno podam. Biszkopty najlepsze są z firmy Mammut, one nie mają tam cukru. Mleko, no mi się kończy, więc dwa mam. Banan i budyń krówka, ja taki mam, ale jak użyjecie innej firmy, innego smaku czy cokolwiek, to też będzie pyszny. Pierwsza rzecz, odmierzamy, teraz sprawdzę, pół litra mleka. Tu wleję 450, oj, przelało mi się. I wstawię to na palnik. Ugotowałam obiad, więc jest jeszcze ciepłe. No i teraz czekamy do zagotowania i w kubeczku rozrabiamy budyń i mieszam go z mlekiem. W międzyczasie, jak się gotuje mleko, możemy wyłożyć naczynko herbatnikami. Nie herbatnikami, tylko biszkoptami. I tylko tyle biszkoptów, więc myślę, że wyjdą dwie warstwy. I na to wlejemy warstwę budyniu. Do budyniu dodałam jeszcze dwie łyżki erytrolu, żeby było słodsze. Mleko się już gotuje, więc mogę wlać budyń. O, już gęstnieje. Nie jestem dobra w budyń, ale widzę, że tym razem mi się udało, także będzie to szczęśliwy i dobry filmik, mam nadzieję. Budyń już jest gotowy. Wystarczy zdjąć go z palnika i odstawić do ostygnięcia. Kroimy banana. Teraz wylewamy budyń. Na to kładziemy plasterki banana. Na to biszkopty, możemy pokroić je na pół. Na banany kładziemy kolejną warstwę pół biszkoptów. Jeżeli macie więcej, bo mi się skończyły, dlatego robię taką biedną wersję, to oczywiście możecie dać więcej. I na to drugą warstwę. To jednak będzie, myślę, że chyba na dwie porcje. Takie bogate. Budyń jeszcze troszkę zostało. I na to resztę banana. Tak się prezentuje deser. W środku wygląda on tak. I myślę, że fajnie byłoby posypać to czekoladą, której ja oczywiście nie mam. I ja posypię to kakao. To zrobię to z ręki.